Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Stated Grail The Fall of Avalon. No, po ostatnich przygodach, a raczej tym, że skazaliśmy chłopa na cierpienie, no jest mi... ciężko nawet zacząć ten odcinek, tak zupełnie szczerze mówiąc. No bo musimy się zmierzyć z tym, że jednak pozbawiliśmy kogoś życia. O! Monety. Dobra. Już mi przeszło, słuchajcie, już mi przeszło. Znalazłem hajs, już mi przeszło. Nie, tak poważnie. Schodzimy na dół. Jestem ciekaw, co nas tutaj zastanie, bo ta... taka krwista oświata na niebie mówi, że może być różnie. I tak coś czuję, że ktoś tu będzie już wisiał. Tak coś czuję, ale... no pewnie, że tak. Dynda aż miło, słuchajcie. Jestem tylko ciekaw, czy faktycznie zasłużył sobie na to dyndanie. No cóż, panie kolego, no... jest jak jest, nie? Jest jak jest. Zejdźmy sobie do góry, pogadajmy. Jestem aż ciekaw, czy będą mieć do mnie pretensje. Ale podejrzewam, że tak. Zobaczmy. I can't believe they actually did it. Who will hang next? Old de Geld? Mourning Patrice? It's hard to believe the keepers turned out to be so hasty. No właśnie. Dobra, czyli nikt na razie nas nie podejrzewa. Gadajmy dalej. Tu nic, dobra. Frang. They hanged Frang. I knew this would happen. I knew asking anyone around here for help would be pointless. But I didn't think you would make it worse. No, cóż, że tak powiem, lipa ogólnie jest. Lipa, bo oni wiedzą, ale był świadek. Let me guess. It was one of those old pisspots here. I told you they hate us. Has it never even crossed your mind that he might have been lying? And now that Frang's dead, I wonder who's next. Me? Ellis? Roisin? Maybe they'll save some time and just hang us all together. Kurwa, nawet nie wiem, co jej powiedzieć za bardzo. Czy uspokój się, czy przykro mi. W tej sytuacji to jedno i drugie brzmi źle, nie? Ale może uspokój się bardziej. No nie wiem, no dobra. 50 na 50 jest. Dajmy uspokój się. Don't tell me to calm down. This is all your fault. You have an innocent man's blood on your hands. We can't stay here. We can't let this happen again. Tell those old bastards they've won. They can have their stinking village all to themselves again. Ooh. A ten ziomek, co był... to on był chyba, nie? Z nim, co on mówił, że bla 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 bla, coś tam. Nawet nie pamiętam, co dokładnie. Ja pamiętam, że on tam coś mówił, że on jest mój, czy coś takiego. Coś w ten deseń on powiedział, ale dobra. Zejdźmy sobie do tego pijaczka tam na dół. Jestem ciekaw, co on mi powie. I czy będzie zadowolony, a podejrzewam, że będzie. No bo jednak jakby nie było, to on sprawił, że ten drugi też wisi. Więc let me see, Tagat. Nie da się z nim pogadać. Kupię ci tyłek? Chodź, spróbuj. Nikt nie chce gadać. Ciekawe, ale to jest koniec misji? Poczekajcie, zobaczmy sobie. Zadania. Napiętnowany i wygnany. To nie. To nie. To nie. Czyli tyle chyba. Ej, czyli chyba tyle, tak naprawdę. Bo tu już nic więcej nie ma, nie? Dziwnie się ucina ten wątek i... szczerze mówiąc, czuję takie... czuję, że się trochę zawiodłem na tej misji. Bo ona mogła być naprawdę fajna. A mam wrażenie, że została ucięta w połowie. Przez to, że komuś nie chciało się... wymyślić jakby takiego, nie wiem... zwrotu akcji? No bo tak zupełnie szczerze, brakowało mi czegoś takiego w tym dialogu wcześniej z tym strażnikiem, w sensie nie ze strażnikiem, tylko kwatermistrzem,
że on mi mówi, o, idę ich zabić, a ja mówię, ej, ej, hola, hola. Ale tamten ich nienawidzi, więc może to on jest temu winny, nie? I jakby tego mi zabrakło. Takiego jakby logicznego zastanowienia się, co może być przyczynkiem tego, nie? Tylko było, no, no to jak tamten wskazał, to trzeba zabić. No jakby, no, no nie trzeba, tylko trzeba się zastanowić, no, jakby... No nie wiem, no, nie wiem, no trochę się zawiodłem, czuję taki... Czuję, że można było to zrobić lepiej, nie? Że można było to poprowadzić lepiej, a teraz nie mam z nim o czym gadać nawet za bardzo. I to jest lipa, nie? I to jest lipa. No ale cóż, słuchajcie, pójdziemy sobie w takim razie, no bo... W zasadzie została nam... A, ten napiętnowany nam został, to zróbmy sobie tego napiętnowanego. Jak zrobimy tego napiętnowanego, to chyba już nie będziemy mieć więcej misji takich pobocznych. Tych, które przynajmniej możemy zrobić od razu. Więc pójdziemy sobie do tego jednookiego. Czyli jak on się tam nazywał? Oho, jest awantura. Pieniądze albo życie było. A nie, myślałem, dobra. Myślałem, że jemu coś grozi. Już chciałem ten... Chciałem interweniować. Mano Morris. Did you find a way to get rid of that mark? Niestety tak. Tak, ale to bolesne i groźne. Does it matter? I'll do anything as long as I can be with my wife again. Musisz przykryć to kolejnym poparzeniem. That's fine, that's fine. I can do this. I've already had my face burned once and lived. It's going to be fine. Just do it. A ja nie wiem, czy ja chcę to robić. Just so you know, it doesn't get any better the second time around. Proszę cię, weź to, aplikuj dwa razy dziennie, oparzenie regularnie oczyszczaj i osuszaj. Miej opatrunek. Tak, tak, to na pewno. I thank you. I see you came prepared. Guess I'll wait until it heals up and try my luck in the keep again. I can't wait to see Rosen. You have no idea how grateful I am. Jak się czujesz? My face is on fire, but otherwise I'm fine. Oh, Rosen is going to be so mad when she sees me. No trudno. Spotkajmy się niedaleko rogów. You've thought about everything, haven't you? I can't thank you enough. I'll make sure you get something for your trouble once I get inside the horns of the south. Na luzie, spokojnie, gościu. Nie ma spiny, naprawdę. Ja mam pieniądze, ja mam wszystko, tak prawdę powiedziawszy, ja mam wszystko. Zobaczmy, co my mamy dalej za misję. To nie. Karadok to nie. Rogi południa. Kapitana nie ma w rogach. Niezapomniana. No ale to jest... Nie tutaj, tylko w dziwie, nie? Jak złoto. Chcę naprawić naszyjnik, muszę poszukać mistrza złotnictwa. Ale nie ma chyba nikogo więcej, kto naprawiał, nie? Poczekaj, jeszcze tutaj, bo tu w tej wiosce był ten ziomek. Ja nie wiem, czy on był złotnikiem, czy on był tylko handlarzem, ale może coś... Nie, tu można tylko handlować. Z tym to nawet nie da się pogadać. Z tym też nie. Tak się zastanawiam, kurna. Gdzie moglibyśmy to naprawić? Ale tu nie ma nigdzie indziej ludzi, nie? W sensie tu jest, tu są ludzie. Tu jest ten ziomek na łowca. Tu są rogi. Tam na dole raczej nikogo nie było, kto mógłby z tym pomóc. No chyba, że u Dalriata będą ludzie, którzy są w stanie pomóc. Więc teleportujemy się tam, no zobaczymy. Bo tu jest paru tych ziomków, którzy tam coś ogarniają, nie? Powiedz mi o swoich kompanach. To nie ty, w ogóle tu na górę można wejść. To jest! Dobra, to ja tam zaraz włażę. Ale jestem ciekaw, czy ktoś z nich może... Go. Bring glory to your... Czy ktoś może to spróbować naprawić? Nie, tu wszyscy o tym jednookim chcą gadać. No ona raczej na pewno nie, bo ona na złotniczkę to mi nie wygląda. Może tutaj jeszcze coś będzie odblokowane, albo ta misja jest przygotowana pod jakieś, nie wiem, nowe lokacje na przykład. Imber, mięso.
No dobra, weźmy to. Co tutaj jest? A. W sumie to nic? Aha. A czyli ja tu właziłem tylko po to, żeby wejść, tak? To super. Wzmocniona skrzynia wytrych. Ja wytrychów nie mam? Wait a second. Gdzie będą wytrychy? Użytkowych pewnie, nie? No nie gadaj, że ja wytrychów żadnych nie mam. Nie no, mam 64 sztuki. A, bo to jest... Dobra, już wiem dlaczego jest na czerwono. Na czerwono. Jest na czerwono, bo to byłaby kradzież. No dobra, to wszystko wiemy. Ale okej, no to jak tutaj nic nie mamy... Ucha po lewej jeszcze ktoś był, nie? Mi się tylko... Tu była tylko miejscówka, bo ja już nie pamiętam, kurna. Byliśmy jakąś chwilę temu. A nie, tutaj... Dobra, tu nikogo nie było. Nikogo nie było, dobra. To idźmy sobie w takim razie do tej świątyni. I zobaczymy, co tu w środku. Ale ja widzę, że tutaj jest dużo ludzi, więc może tutaj będzie można z kimś pogadać. I tutaj będzie jakiś złotnik. Dobry. A, oni teraz nawet nie chcą ze mną gadać. O kurna, jak to wygląda! Ładnie to wygląda, ładnie. A z tym też nie można gadać. Tu nic nie ma. Dobra, najpierw sobie poszukajmy na boku. Polutujmy, jak coś będzie ciekawego. Zobaczmy, czy można z kimś... O, fajny zapis. Czy można z kimś gdzieś pogadać? Bo być może można. Kurna, ale mnie kusisz, żeby tam się wspiąć. Ale no oczywiście to będzie poza mapą, więc bez szans. Ale tu można obiec. A, i tu jest wejście. Dobra, to nie, tędy nie chcę. Jeszcze wejdźmy z drugiej strony. I było wejście tam do środka. I było wejście tam też do środka, więc i tam pewnie by było dobrze się próbować wbić. Ale tutaj są ludzie i z nimi się nie da w ogóle gadać. Więc nie wiem, czy jest nieoskryptowane po prostu jeszcze. Czy co? No bo tak trochę... użyj klucz w run, dobra. Czyli ten klucz dostałem. Najpierw na górę powinniśmy się wniosek z tego udać. Bo w środku to już będzie w środku. Kurna, ale to wygląda, co? Czyli tutaj nie ma... Nie ma tak po prawdzie nic. No dobra, no to się wbijamy do środka wtedy, no trudno. Skoro tu nic nie ma, no to co ja mogę? Nic nie mogę. Dobra, wbijamy się. Zobaczmy, co nas tam czeka w środku. Bo aż jestem ciekaw, czy to już będzie zakończenie? Czy jeszcze tutaj da się coś zrobić? No bo dalej nie odzyskaliśmy tego w sumie miecza, nie? W sensie Excalibura, więc... Oho, tu będzie afera. To agree on a plan. Camelot will soon realize that something is wrong. Don't fret. The Dalriada value honor over life. And we gave you our word. Aren't you aware that taking the temple was the worst possible idea? This will only quicken Camelot's intervention. If they send Galahad... We will treat him like any other enemy of the tribes. And taking control of the temple was... inevitable. Why? Because you don't like the All Mother? Or was this meant to be a provocation to warrant Camelot's invasion, hmm? We believe in the same goddess, but we call her Mater. That doesn't answer my question. I thought I heard something. You must have a lot of courage to come all the way here. Before I kill you, tell me, how did you manage to do it? Zanim cię zabiję, nieźle. Łatwizna, twoi ludzie padali jak muchy na mój widok. Nie, nie, to nie. Pomagam twoim ludziom jak tylko mogę. That would explain why there was no bloodshed. I appreciate it, friend of the Dalriada. Perhaps I won't even kill you. No, dzięki. Call me One-Eye. If you went to the trouble of coming all the way here, I guess you must be looking for me. Niezupełnie.
Ja zabieram kapitana na sąd, a ty giniesz? Co jest? Nie no, w zasadzie szukam kapitana. Do the men of the horns of the south, Master Commander. Are they yet again stumbling about like babes in the woods? And here I thought the keepers all locked up in their keep could at least hold on to just this piece of land. Since they haven't been able to defend the entire area for a long time. Oh, come off it. You don't need to rub it in our faces every chance you get. How many times have we talked about this, huh? Must be a week now, and you still feel the need to gloat. We have a guest. What brings you here? Co cię sprowadza? Ty jesteś kapitanem rogów? Co ty tu robisz? Nie tego się spodziewałem. Fergus myślał, że nie żyjesz. Kurwa. Co by mu tu powiedzieć? Nie tego się spodziewałem, o. Fergus is a good lad, but he doesn't understand just how deep in shit the South is, or what needs to be done to dig ourselves out of it. O, ty jesteś kapitanem? A czyli tak czy siak by było to? No dobra. I'm doing business, but we should start from the beginning. Who's asking? Twój stary. Ja pytam, szukam cię od dłuższego czasu, pracuję dla Karadoka, pracuję dla Fergusa. Ja pytam. To myślę, że będzie lepsze. Let me think. You came in here like you own the place. You don't even introduce yourself. And you already want something from me. Brave? Or stupid? Because that's not how you do business. At least not with me. O! Dobra, pracuję dla Karadoka, czyli dla Fergusa. O! Dla Karadoka zróbmy. Karadok. I haven't heard that name for a very long time, but I do remember that years ago, I gave him a set of our pins. I see you wearing one now. But you don't look like a knight. And knowing him, I doubt you took this pin off his corpse. So, with that out the way, what brings you here? To tak cię sprowadza? No, kwatermistrz cię szuka. Galahad. That madman's coming here. Damn it. I met him once. He's no knight. He's a butcher. Bloody windfucker will fly from Camelot to the Horns just to hang half the garrison for whatever he himself perceives as disobedience or treason. And I can assure you, there won't be any investigating when he arrives. Oh, well, I knew I couldn't deceive them forever. See, I told you that if you didn't leave the damn temple alone, there'd be trouble. He's welcome to come here. Oh, I can't take it anymore. Do you see what I have to deal with here, Galahad jedzie odzyskać świątynię? Don't tell me you're that naive. Do you know how he got the moniker The Pure? He somehow got it into his thick head that evil is rampant everywhere and that it's best to purify it with fire. So he goes around setting everything on fire. Sure, sure, it's pure afterwards because there's nothing left. Well, apart from the ashes of burned corpses, obviously, but that's not something anyone in Camelot cares about, is it? My arse is purer than that fellow, even right after I take a huge dump. I cannot wait. See? Both of them are crazy, mad as coots. And unless one of them comes to his senses, the entire South will go up in flames. It will be purified. That's for sure. But I don't plan on dying for Camelot's moronic ideas. No dobra, ale... Kurwa. Ty nie powinieneś wspierać tak w zasadzie Camelotu jako kapitan? O co tu kurwa chodzi? The captain of the Horns of the South should support his people. Of course, traditionally, it means supporting Camelot as well. But what difference does it make which banner flies on that keep of ours, eh? Maybe I don't have a very traditional approach to leadership, like Fergus does. But everything I do is for the good of my men. I on w zasadzie wolałby być najemnikiem? Nie wiem, bo to tak brzmi co najmniej dziwnie, nie? Chłop jest kapitanem... Jednak jest to jakiś tam starodawny wiek, no i tak mówi, a w sumie to koło chuja mi to lata, czy im jest tym kapitanem, ważne, żebym był kapitanem.
No, czysta polityka, nie? Niby. No, jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Who do you think persuaded those Camelot snobs to finance the rebuilding of the lighthouse under the guise of restoring the splendor of the South? Me, of course. And I was using that money to stockpile our supplies and strengthen our defenses. I mean, who the hell needs a second lighthouse? Why was it built in the first place? If any northern nobles had ever deigned to move their asses to the south and think about it for 5 seconds, they'd have come up with it themselves, wouldn't they? To jest twój plan? I'm not sure if this is the right time and place for a lecture about the geopolitics of Avalon. No dobra, ale tak w zasadzie, co ma z tym wspólnego Dalariata, bo ja dalej nie kumam. What do you think? Striking a deal with the tribes is the only way for the Horns of the South to regain its former glory. With their fearless army and reserves of Weirdstone, combined with my business sense, we'll soon make the South independent of those leeches from the capital. If we allow the Del Reda tribes to settle in the South, they'll become a military force all of Avalon will have to reckon with. There will be no more bandits, no more crippling taxes for Camelot. People will be able to peacefully live out the days, no matter how many they have left. This is the only sensible solution. Only through an alliance with the tribes will we regain peace and independence. They'll take care of the fighting, and I'll deal with the economy. The people of the South will finally be safe. No more hunger, no more waiting for the lordships in Camelot to kindly turn their quaffed heads in our direction. No more of our blood spilled in raids by desperate bandits. But that's enough talking for now. Tell him about the crypt. Why? Anyone who found a way to get through my men deserves to know. Some people are swayed by arguments, but others need something more tangible. Your vision alone wouldn't persuade any of my people to fight. But I just needed to show them the crypt. And I quickly understood who has always been the true enemy. I don't really have a choice, do I? In the sunken village, you'll find the entrance to Seawald's crypt. Everyone knows the story about the bad druids who sealed and flooded the place, which is true, but only up to a point. Well, it just so happens that my companion here broke those old seals and replaced them with his own. Take the sigil. Behind the statue, you'll find a place where it fits. You'll see that the story is a little different from what we've been telling ourselves. And if that doesn't convince you that the foundations upon which Camelot were built are more the color of shit than ivory, nothing ever will. You can get into bed with Galahad for all I care. Go there. See it with your own eyes. Then come back to us. I know we can count on your help. With our initiative, Znaczy, wszystko super, wszystko pięknie, ale to, co on mówi, ma jedną wadę. To, co on mówi, jest obarczone brakiem błędu logicznego rozumowania. Mianowicie, jak sobie myślę, nie? Że jeśli Dalriata będą mieć tak zajebistą armię i troszeczkę z nim posiedzą i zrobią tam sobie jakąś ekonomię, tak jak on to nazywa, no to, prawdę powiedziawszy, prędzej czy później kopną go w dupę, powieszą go po prostu albo nabiją na pal razem z jego kompanami, których będzie mniej, będą słabsi i w sumie nie będą nic wnosić oprócz tego, że będą chlali piwsko, bo umówmy się, większość z zamku wrogach południa tylko chleje, więc... No, plan jest dobry, ale wykonanie coś czuję, że będzie wyglądało tak, że on się troszeczkę przejedzie na tym, że on się troszeczkę, słuchajcie, przejedzie. Natomiast to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Kryptę sobie odwiedzimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie o subskrypcji, no i o możliwości wspierania. Przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.